Mam 5000 ludzi znajomych na Facebooku, natomiast nie przekłada się to na wypicie szklanki herbaty rano z tymi osobami. Mamy mnóstwo komunikatorów, które oddalają nas od siebie, bo nie mamy blisko siebie ludzi i tak naprawdę żyjemy w świecie, który ma za zadanie przez różne urządzenia techniczne zbliżać do siebie i okazuje się, że kiedy jesteśmy blisko, to nie mamy o czym rozmawiać. Trochę to się nie klei, bo mamy wszystkiego nad stan. Jak szukać? No szukać, modlić się i prosić o to, żeby Pan Bóg dzisiaj budował relacje, które kiedyś 20 lat temu było normalnością. Kiedyś się wychodziło i się z ludźmi rozmawiało, dzisiaj się wychodzi i się uczy człowiek rozmawiać. Uczy się człowiek być z drugim człowiekiem. Uczy się człowiek prostych gestów, których już nie umie. Więc zachęcam do tego, żeby przede wszystkim przełamywać w sobie to, co widzę, że jest do przełamania. Jeśli na dzisiaj jest mi trudno wyjść, no to zwyczajnie po to jest też Duch Święty, żeby podpowiadać. Pismo Święte mówi, że jeśli nie umiemy pewnych rzeczy, Duch Święty nam podpowie na tyle, że będziemy potrafili to robić z Jego mocą. Więc nie umiem dzisiaj podejść, Duchu Święty przyjdź i pomagaj mi się otwierać, bo nie umiem. Jestem tak zamknięty, tak poraniony, czy w takim świecie żyję, że mi trudno jest zwyczajnie podejść i powiedzieć cześć. Więc zachęcam Cię do tego, żeby w tym trochę zwariowanym świecie być jeszcze bardziej zwariowanym, czyli polegać na Jezusie Chrystusie, który chce nam dawać wolność bycia sobą. Bycia sobą, czyli ja mam możliwość się pomylić, mam możliwość źle wyglądać, mam możliwość mieć słabe zdjęcie, nie jak wszyscy, bo jestem sobą. Przez to, że jestem sobą, nie muszę udawać. Przez to, że nie muszę udawać, nie muszę oszukiwać i tak dalej. To się napędza, ale przede wszystkim nie muszę grać kogoś, kim nie jestem. Jak gram, no to się zamykam przed ludźmi. Więc myślę, że bądźmy przede wszystkim sobą. A druga rzecz, prośmy Chrystusa, żeby nam pomagał wtedy, kiedy my po ludzku nie umiemy.